nice after.
granicy. Razem Stacho będzie leciał. Puszczony na sam dół. Ale piękna pogoda jest, powiem wam, że coś pięknego. Brakowało zeszłego roku takiej pogody, jak jest w tym, czyli deszczu i ciepła. Przy deszczu ciepła nie brakowało, ale deszczu brakowało. No. Teraz jak się fajnie wszystko zieleni, rośnie jak na koksie. Tutaj jest kurna kawałeczek. Lotnisko. W tym roku nieźle to wygląda, nie? Kurwa, ale lotnisko, co? Jak się tak patrzy? Masakra, gdzie ten koniec? Moje AV chce miodu. Moje AV chce miodu. Nie widać końca. Kiedy to kurwa zasiejesz? Nie wiem, no dzisiaj. Ale to też małe. No to jak nie dosieje dzisiaj, no to rano jutro rybne, nie? Ile się wsieje, to póki widno będzie, a resztę rybne jutro i tyle. Tam jak to się, tam daleko jak to drzewo się zaczyna, to jest elegancko, tam dalej bliżej jest trochę gorzej, nie? No i nie wiem właśnie, zobacz jak się zasieje ten siewnikiem do tamtego drzewka, to będzie elegancko, a resztę rybne ręcznie jak się i już.
się zasieje i tyle, tam kawałeczek to. No. Dobra, latamy. Latamy na razówę już. Ale się kurzy, masakra. No, tak się kurzy. No, to podespo to... Ale nawet fajnie to wygląda, jak nam mówię, jak no rane teraz i zatalerzowane tylko, to jest nośnie. Lecimy. Ale to na którą? Co? To na kolejnym już. Na kolejnym będziemy jechać. Aha, dobra. No nie pierdol, że... Rozpołowi tę trzydziestkę. Znaczki znowu się rozjebał. A bo tak kurwa, tu u góry ktoś porobi, słuchaj. Kurwa, ja nie wiem kto tak robi. Nie idzie na wino. Dawaj jeszcze trochę. No i dobra, ognia. Tu kurwa! No i wszystko jasne. Kurwa, i z nas nie idzie. Prezentuję, powiem wam, z perspektywy siewnika, nie róbcie tego w domu, to jest po prostu karygodne. Że się nie zapycha, to szoku jest. No, nie zapycha ładnie. Mówię ci, że poznaniak by się zapchał. Szoku jest tego, wiesz. Zapchał by się poznaniak. Drugi przejazd, robimy ścieżkę technologiczną. No zobaczymy jak to będzie. Godzina 19:40. Może zasiejemy do 20:30. Tutaj mamy hektar. Co? Hektar tutaj mamy. Hektar? Tu hektar. Jak jeździłem na koło portalu, to zapuść to dalej. Hektar. Hektar. No, no. Mamy hektar. No, to i hektar. No. A tam trzy. To, o tutaj już lepiej jest to uprawione i elegancko widać. Wszystko ładnie się zasypuje. Cóż mogę więcej dodać? No, prima sol. Widać, że ziarenka mało gdzie nie wie, pojedyncze się trafi, że leży na ziemi, a tak naprawdę to wszystko jest w ziemi. No i tak powinno być. Grabki robią robotę. Muszę sobie zrobić do poznaniaka też. Także tyle w temacie siewu ubinu. Ujebany kurwa. Ale go tylko do góry. A tu on wysiada. To by robotę robiło. Zaraz pójdę ci zamknę ścieżkę. Ścieżkę i ci te ręcznie załączę. Znacznik kurwa. Kurwa, robi robotę te grabki, nie? No, grabki dobrze robią. Fajnie robią robotę, bo takie ścieżki są, nie? Tu się tylko zapchało jakimś butem. Dobra, jest. Łańcuch teraz całkiem, bo łańcuch jak wysiałeś, to spadł całkiem. Spadł całkiem? No. Wytrzymaj.
Mi się wydaje, że on teraz tak jak teraz powinno być. No pada, czyli... To chuje gdzieś coś jest z nim nie tak. Patrz, tamten to sztywno tak stoi. Nie wiem, czy nie jest wygięty. Nie, chyba nie. A tak? No. Mam powinien to właśnie napinać. No poczekaj. A mam zawleczkę taką, o, żeby tu włożyć. Popuść. Nie, bo on upadnie, a ja tu włożę zawleczkę, potrzymaj, mam tę zawleczkę. Mały serwis Amazone. Ale czapkę to masz jak Chuck Norris. Ale czapkę to masz jak Chuck Norris. A jak? O. No. Poczekaj, to jest. Przełóż przez te oczko. O, prima sort chyba będzie teraz. No i dobra, otwarłem to. Otwarłeś ścieżkę? Otwarłem, no. Czyli jedną, a drugą jak? Na drugie koło? A, no to tak samo trzeba. No, no to czyli kurwa jebana. Łatek tu jest. Nie, czekaj, to było to. Dobra, zamknęło się. Jak tam nie do końca pójdzie, to leci ziorko, nie? Nie, doszło. A jest młotek, dobra. Dobra, jest. Szybki serwis. Zamykamy rajkę na ścieżkę, bo testujemy ścieżki technologiczne. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie wiem. Znowu spadł ten znacznik. Ale to jest utrapienie. Pomieszał. O, dopiero do góry będzie ścieżka. Dobra. Znowu Bociek towarzyszył mi przy uprawie i towarzyszy mi tutaj przy siebie do końca. To żeby mi Ubinu nie jadł. Ale raczej nie będzie jadł. Ubin pięknie do siebie. Trochę strawa, bo zebrałem, bo mi się wysypało, ale... Oby tak pięknie wyglądał po skoszeniu. Tak się ciemno robi, zaraz na udro jest. Drono nagra, pewnie widzieliście ujęcia na początku filmu. Co, pola ubywa. Rypniemy tę działeczkę raz, dwa, trzy. Może rypniemy kawałek dzierżawy tam, zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie. Tak.
przypadku to całkiem inaczej. To jest nasz śniegopad znowu. Łańcuszek się wypiął. Nie robię czemu. No kurde. Amazonka, na Amazonce przydałoby się jeszcze ten. Co? LEDy. Żeby było elegancko, no. Robota idzie w prima sort. Że się nie zapycha. To jestem w szoku, tak jak i Staku. Że można siać bez zapychania. Z przodu? Widziałem! Znowu! Jak tak wybiło do góry, to już nie mogę. Wijasz! Patrz, że. Ładny kapelusz! Buongiorno! Buongiorno, papino! A tu maszynario! Akcja skończona! Jeszcze jutro jeden kawałek został. A, jeszcze jutro mam taki kawałeczek 10 hektarów. Odjąć to zero tam z końca. Tak, i będzie akurat, no. A dzisiaj kończymy. I co, dogram jeszcze wam może końcówkę? Albo nie dogram. Albo nie dogram. Zrobimy dzień zwykłego rolnika jutro. Fajne resztki siewu, trochę przyczepy. No i tyle, no. Zobaczymy, jak będzie. Tak jest, zakończymy. Dziękuję panie Mateuszu za pomoc, kurwa. Za przyjemność po mojej stronie, 500 się należy. Nie ma problemu. Już jedzie ten, dziewczyny już jadą. Dziewczyny już jadą. I słuchaj, nie ma problemu, ile będziesz chciał. Dobra, to co? Zakończymy. 21 lecimy, odpoczywać. Nara. 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 Ha 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 ha